Miejscowość Pierściec. Wiślana trasa rowerowa. Skoczowie. Tam to nie byłeś za tym. Chyba się nie napijesz na szczyt. Szczyt góry Chełm. Małych beczek Brodzkiego, tylko są 30-50, a oni nie chcą im się jeździć 30 te przewody i dali nam. A tam z oddali widać jastrzębie. Tylko 20 litrów, wyleje się świeże, zimne i następne. Tylko czeka na sponsora, żeby żona dojechała. Zapytam się żona. Jeszcze można. Myślałem, że na kasę czeka. Elektrownia Dziećmorowice. A to już jest widok z góry Chełm w Goleszowie. Kopalnia Pniówek. Kopalnia Borynia z hołdą Borynia. Okolice Jastrzębia Zdroju. I samo Jastrzębie. Został.
odrobi na kąpieli. Słuchajcie, w tym momencie już rozstałem się z uczestnikami wyprawy. Wyprawa zakończyła się w Ligocie Miliardowicach. Co prawda troszeczkę był tam wypadek. A teraz jestem w Zabrzegu, w okolicach stadionu Sokół, na leśnej ścieżce edukacyjnej. Na stadionie Sokół trwa właśnie mecz klasy B pod okręgu Bielsko-Biała. Miejscowy Sokół kogoś tutaj podejmuje. A to już zbiornik Goczałkowicki. No i widzicie, od miesiąca deszcz nie padał. Tam jest las. Słuchajcie, to jest zachód słońca nad zbiornikiem Goczałkowickim od strony dzikiej plaży. Trochę żech się też pokąpał, ciepła woda, ale to już ostatni raz w tym sezonie. Bo wrzesień już taki upalny pewnie nie będzie. Widzimy, jak to słońce zachodzi fajnie. Coraz to mniejsze jest. Popatrzcie, jak to niewiarygodnie szybko to słońce zachodzi. 19:35. 19:36. Już tylko skrawek słońca. I za chwilę to słońce nam zniknie całkowicie z horyzontu. Jeszcze tylko maleńki punkcik. Już prawie, że go nie widać. Jeszcze troszkę i się schowało. Nie ma. Nie ma. Zaszło. W ciągu 2 minut. Proszę. Schowało się. Zrobiło unik. Słuchajcie, w ten sposób dzisiaj zdobyciem Góry Chełm z 17 uczestnikami czciłem 10-lecie wypraw rowerowych do Czech. Dziś 30 sierpnia 2015 mija dokładnie 10 lat, jak pierwszy raz w życiu przekroczyłem granicę państw, granicę polsko-czeską w Kaczycach. Było to dokładnie 10 lat temu. Specjalna wyprawa poświęcona tej rocznicy odbędzie się dopiero we wrześniu. Bo już 6 września, w tym dniu będzie też referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych zarządzone przez komorowskiego prezydenta, ale to nie ma znaczenia. Będzie oczywiście impreza rowerowa w naszej gminie, piknik rowerowy gminy Czechowice-Dziedzice, na który wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Słuchajcie, będzie już prawie 2 miesiące, za niedługo, za tydzień, od przejścia ogromnej nawałnicy z 8 lipca 2015 roku nad naszym regionem. Trąba powietrzna spowodowała spore spustoszenia w lesie. Zresztą to widzicie, chociaż jest trochę ciemno. Ja myślę, że uprzątnięcie tego bajzlu chyba nie jest możliwe nawet do zimy.